po podpisaniu umowy z ministerstwem na dotacje na branżowe centrum umiejętności, które będzie organizowane przy zespole szkół nr 1 w Łukowie, przeprowadziliśmy przetarg na prace związane z przystosowaniem dwóch zabytkowych budynków do tegoż centrum. Wpłynęły dwie ważne oferty. Wygrała oferta pana Jarosława Skwarka. To jest przedsiębiorca z terenu naszego powiatu. Ta oferta opiewa na kwotę poniżej 5 milionów złotych. Podpisaliśmy już w ostatni poniedziałek umowę na realizację robót budowlanych. Firma już wchodzi na plac budowy i wierzymy, że w terminie wywiąże się z tych robót, a termin to mija w grudniu bieżącego roku. Pozostaje jeszcze przetarg na wyposażenie w sprzęt, pomoce naukowe, dydaktyczne, w inne niezbędne rzeczy, które są potrzebne, by ośrodek mógł normalnie funkcjonować. Ten przetarg będzie ogłoszony w najbliższym czasie. No i wierzymy, że także z zakupami dotyczącymi tokarek, obrabiarek i innym wyposażeniem też wyrobimy się w roku bieżącym, tak żeby w terminie wywiązać się z realizacji tego zadania. Co prawda termin to dopiero zakończenia realizacji tego programu mija w roku przyszłym. Tym niemniej nie chcielibyśmy do ostatniej chwili przeciągać sprawy, bo wtedy różne rzeczy mogą wyjść. W ramach prac modernizacyjnych, remontowych oba te budynki zostają gruntownie przebudowane. Zostaną w zasadzie kościany zewnętrzne. Na to nam pozwolił konserwator. Jeżeli chodzi o architekturę zewnętrzną, musimy ją zachować, bowiem są to obiekty zabytkowe, a wewnątrz to będzie wszystko przebudowane, przerobione, dostosowane do aktualnych potrzeb. No i zgodnie z nowoczesną, obecną technologią budowlaną. To branżowe centrum umiejętności w przyszłym roku rozpocznie już normalne funkcjonowanie, a jego zadaniem będzie przeszkolenie, szkolenie osób dorosłych w 2/3. Chodzi o to, żeby osoby dorosłe mogły dostosowywać swoje kwalifikacje do aktualnych potrzeb rynkowych. A wiemy, że w zależności od przedsięwzięć inwestycyjnych, od różnych zadań, jakie nasi przedsiębiorcy realizują, czy też firmy z zewnątrz, to zapotrzebowanie na rynku pracy zmienia się, jest różne. Poza tym także młodzież, aktualni uczniowie, gdy będą widzieli potrzebę uzupełnienia swoich kwalifikacji, czy też zdobycia drugiego zawodu obok tego, o który się starają, to też będzie młodzież miała możliwość zdobycia takich kwalifikacji w tym branżowym centrum. Więc będzie to coś, co dzisiaj we współczesnym świecie jest oczekiwane i potrzebne.